Aby otrzymać ten dar, trzeba go poznać i zapragnąć. Chcę być Twoim ziarnem, aby w obliczu mojej woli Twoja musi zniknąć. A poza tym to świętość mojej woli pragnie być znana. Świętość życia w mojej woli nie posiada dróg ani drzwi, ani kluczy, ani pomieszczeń. Zalewa wszystko. Jest jak powietrze, którym się oddycha, którym wszyscy muszą i mogą oddychać. Jeśli tylko dusza tego zapragnie i odłoży na bok swoją ludzką wolę, wola Boża pozwoli jej sobą oddychać i da jej życie. Efekty oraz wartość życia moją wolą. A jeśli jej nie znają, jak mogą pokochać życie tak święte lub go zapragnąć? Jest ono największą chwałą, jaką stworzenie może mi przynieść. Świętość innych cnót jest dość znana w całym Kościele i kto chce, może ją kopiować. Oto dlaczego nie zatroszczyłem się, aby pomnożyć tę samą wiedzę. Ale świętość życia w mojej woli, efekty, wartość, którą zawiera, ostatnie pociągnięcie pędzlem, które moja twórcza dłoń wykona w stworzeniu, aby je do siebie upodobnić, nie są jeszcze znane. To dlatego tak bardzo się staram, aby zostało ujawnione wszystko, co Ci powiedziałem. Gdybyś tego nie uczyniła,
ograniczyłabyś moją wolę, uwięziłabyś we mnie płomienie, które mnie palą i opóźniłabyś pełnię chwały, którą wszystko stworzenie jest mi winne. Chcę jedynie, aby rzeczy wyszły uporządkowane, ponieważ jedno brakujące słowo łączące dwa inne słowa czy dwie myśli, jedno przerwane zdanie, zamiast przynieść światło, mogą przynieść ciemność. Stworzenia zaś, zamiast przynieść mi chwałę i okazać miłość, mogą się stać obojętne. Bądź więc uważna. Chcę, aby wyszło w całości wszystko to, co ci powiedziałem. A ja? Ale żeby ujawnić w całości twoją część, jestem zmuszona ujawnić coś z mojej. A Jezus? A co masz na myśli? Jeśli drogę przebyliśmy razem, chcesz, abym sam wyszedł na scenę? A w dodatku, kogo mam polecać i pokazywać jako przykład do naśladowania, jeśli ta, którą przeszkoliłem i która zna praktyczny sposób życia w mojej woli, nie chce być znana? Córko moja, to absurd.
się do Pana, słuchajcie Go pilnie, a dusza wasza żyć będzie. Serce